Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarze, który jest prowadzony w ramach akcji EJ, Wszystko OK, akcji, w której biorą udział specjaliści zdrowia psychicznego pracujący z dziećmi i młodzieżą. Nasza akcja jest prowadzona we współpracy przez Fundację OSHI z Krakowa i przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie. I ja się nazywam Bartłomiej Taurogiński, jestem lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży i mam zaszczyt prowadzić takie spotkania z naszymi gośćmi. I dzisiaj mam ogromną przyjemność przedstawić naszego dzisiejszego gościa, pana profesora Jacka Pyżalskiego, który jest profesorem na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest pedagogiem od 15 lat blisko zajmującym się szeroko pojętymi kwestiami technologii w życiu człowieka, w szczególności w życiu człowieka młodego. Więc, panie profesorze, witam profesora bardzo serdecznie. Dzień dobry, ja dziękuję za zaproszenie i rzeczywiście cieszę się, że w ogóle w tym programie znalazła się ta tematyka, bo to w sumie trudno mówić o tym, jak się czujemy w dzisiejszych czasach, wycinając z tej rozmowy temat używania przez nas technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tak mówiąc skrótowo, używania internetu. No to może zacznijmy od tego. Ja miałem w głowie taką wypowiedź, żeby powiedzieć o tym, że ja sam na sobie doświadczyłem ogromnych zmian technologicznych. Od zwykłych telefonów komórkowych przez telefony, które są wiecznie podpięte do internetu, od komputerów czy od internetu, który kiedyś był w postaci modemu, który się wieszał, po jakieś takie szerokopasmowe dostępy do internetu. I internet 5G, do którego dostęp wszyscy mają w komórkach, że jakoś wszyscy jesteśmy internetem w zasadzie otoczeni. I że wiele aspektów naszego życia jest jakoś od internetu zależne albo współzależne, albo internet towarzyszy tym sprawom. I chciałbym jakoś rozpocząć może od takiej refleksji, jakie są refleksje pana profesora odnośnie roli internetu w naszym życiu. Właśnie, niektórzy mówią, że to w ogóle nowa rzecz i tak się w ogóle zwykło mówi, że są nowe technologie. Tak naprawdę jak sięgniemy do historii internetu, to zobaczymy, że początki sięgają późnych lat 50. poprzedniego wieku albo wczesnych lat 60., gdzie Stany Zjednoczone zaczęły łączyć siecią uniwersytety, właściwie wcześniej do celów wojskowych były podobne próby prowadzone, czyli tak naprawdę mówimy o technologii, której początki sięgają 60 lat wstecz, czyli tak naprawdę można by powiedzieć starej. No ale ona się zmieniała w czasie i nawet, tak jak pan wspomniał, i to bardzo, bardzo dobre są spostrzeżenia, że nawet w ciągu życia takiego internauty, już powiedzmy w wieku lat 40 czy 50, który już widział internet rozwijający się, no to można było zauważyć, że on był taką technologią, która się zmieniała pod względem tak typowo technicznym, czyli z jakimi mamy do czynienia technologiami, ile to kosztuje na przykład, jak działają te technologie, jakie jest oprogramowanie, ale też się zmieniało, jeśli chodzi o zjawiska społeczne. Na przykład ten internet taki interaktywny, w którym mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo popularne, chociaż ma też różne formy, jak portale społecznościowe, no to taki internet to ma 15 lat mniej więcej. Tak? Wcześniej internet był bardziej miejscem dostępu do danych, a nie miejscem spotkań ludzi. I rzeczywiście właściwie wszystko, co było i jest ważne dla wszystkich, a szczególnie dla młodych ludzi, czyli weźmy relacje z kolegami i koleżankami. Albo weźmy relacje takie partnerskie, miłosne z kimś, tak? Albo weźmy na przykład nawet komunikację z rodzicami, czyli cała komunikacja międzyludzka, która jest dla nas wszystkich ważna, no jest komunikacją, która jest komunikacją w dużym stopniu online. No i to ma swoje plusy, no ale może mieć też swoje i o tym troszeczkę powiemy, mamy plan w drugiej części, no może mieć też swoje minusy. Na przykład możemy się zastanawiać, czy ta komunikacja to jest taka sama, tak? Ma tą samą wartość. Czy są jakieś pułapki na przykład w tej komunikacji, że może coś się wydarzyć na przykład takiego, czego nie planowaliśmy i niekoniecznie było
tak samo dobre. Krótko mówiąc, czy można też ją zamienić tak bezpośrednio, tak? Czy to nam robi różnicę, czy się kontaktujemy tak, czy się kontaktujemy inaczej. Ale ważniejsze chyba jest to, że właściwie od początku internetu, nawet jak on był kiedyś bardzo elitarny, bo właściwie korzystali z niego tylko naukowcy, czy ludzie o dużych też umiejętnościach technicznych, bo na początku internet był tak jakby trudny do wykorzystania, że bez określonej wiedzy nie można go było używać. Teraz właściwie jest intuicyjny, jest bardzo prosty, ma bardzo proste te interfejsy, z których korzystamy. Właściwie nawet człowiek wiekowy, który zaczyna używać, który nie jest żadnym internautą, bardzo szybko się nauczy, bo to nie było tak proste, jak internet powstawał. Natomiast już od samego początku właściwie można było powiedzieć, ta dyskusja to miała takie dwie ścieżki, była to taki rozdrożu. Tak? Jedna droga na tym rozdrożu to była droga mówienia o korzyściach. Różne, że się uczymy, że mamy dostęp do informacji, że mamy dostęp do zderzenia różnych informacji, tak? Nie mamy jednego źródła informacji jakiegoś, tylko możemy zderzyć różne punkty widzenia. Że właściwie mamy tani kontakt z całym światem, tak? I bardzo często wcześniej przy innych systemach łączności to by było bardzo drogie czy bardzo trudne technicznie, teraz jest bardzo proste. No właściwie nieograniczone możliwości edukacyjne, pytanie, czy umiemy z nich korzystać, bo to też nie jest takie proste, bo to, że tam są różne rzeczy, to jeszcze jest kwestia, czy my wiemy, że są i czy nawet umiemy je wykorzystać, a to nie jest to samo, bo mogą być różne rzeczy, z których nie skorzystamy, ale to jest dla nas chyba wszystkich jasne, potencjalnie mamy duże możliwości dzięki internetowi. Różne. Także na przykład i nawet dla młodych ludzi zawodowe, tak? Bo ktoś pracuje w zawodach, których wcześniej nie było. Jest influencerem, jest muzykiem, który prezentuje na przykład swoją muzykę online, twórcą internetowym, czyli to są takie, można by powiedzieć, zawody właściwie bazujące na tym, że ten, kto w tych zawodach pracuje, no to ma takie narzędzie jak internet. Ale z drugiej strony, od samego początku zaczęto też mówić o różnego rodzaju problemach, które się mogą pojawić, a właściwie o przenoszeniu różnych zjawisk, które zawsze znaliśmy, no bo taka już jest natura ludzka, typu na przykład agresja czy przemoc, albo typu na przykład oszustwa, czy różnego rodzaju jakby takie, właściwie można powiedzieć, przestępstwa, tak? Zaczęły mieć swoje wersje online, zaczęły mieć swoje wersje internetowe, czyli zaczęto mówić, ludzie, którzy robią złe rzeczy, mogą je też robić za pomocą tego narzędzia. No i znowu się pojawiło pytanie, czy to łatwiej, czy są gorsze wersje, na przykład czy taka cyberprzemoc to w jakiś sposób jest tylko nowe narzędzie, ten internet jest tylko nowym narzędziem, czy też może dochodzą jakieś takie dodatkowe rzeczy, które czynią tą cyberprzemoc w jakiś sposób bardziej dotkliwą czy bolesną dla odbiorcy. Się o tym sporo dyskutuje, chociaż to nie jest naszym dzisiaj głównym tematem. Natomiast zaczęto też mówić o tym, że to jest pewne działanie, korzystanie z internetu, które no, może pójść w złą stronę, jeśli idzie o to, jak dużo i w jaki sposób tego internetu używamy. I właściwie na początku w dyskusji zaczęto sporo mówić o tym, że to jest zbliżone do uzależnienia. Była taka badaczka Kimberly Young, która mniej więcej kilkanaście lat temu, tak, mniej więcej właściwie 16 lat temu powiedziała, czy zaczęła mówić na różnego rodzaju konferencjach, że są pewne podobieństwa między pewnymi takimi wzorami używania internetu, czyli tym, w jaki sposób używamy internetu, a zjawiskami, które od dawna były badane i były traktowane jako uzależnienie. Czyli jakby uznawać zaczęła ta badaczka, co swoją drogą się nie spotkało na początku z dużym entuzjazmem innych badaczy. Ona była bardzo mocno krytykowana, odrzucana była ta koncepcja. Zresztą ciągle są dyskusje między badaczami, czy można przyjąć tutaj tą kategorię uzależnienia, czy to powinno się jednak mówić o zjawiskach trochę odmiennych od uzależnienia. Natomiast taki Kimberly Young zaczęła zauważać, że internet, chociaż w sumie jest zachowaniem, no używanie internetu jest zachowaniem, robimy pewne rzeczy, nie zjadamy internetu, nie połykamy, nie pijemy go tak, jak ktoś wypije. Nie palimy. Tak, dokładnie, nie wprowadzamy go tak bezpośrednio, czyli jest to zachowanie i zaczęto włączać używanie internetu, znaczy w określony sposób, nie każde używanie internetu, zaczęto włączać do problematyki szeroko rozumianych uzależnień, ale tak zwanych uzależnień behawioralnych, czyli jak każdy, kto się uczy angielskiego, wie, że chodzi o zachowanie, czyli uzależnień związanych z zachowaniem.
One się tym różnią od uzależnień od substancji, że nie wprowadzamy żadnej substancji, czyli nie uzależniamy się, tak jak pijąc alkohol na przykład, czy uzależniając się od alkoholu, no cała sprawa bazuje na tym, że wprowadzamy ten alkohol do naszego organizmu, czyli pewną substancję. Uzależniając się od nikotyny, no wprowadzamy tę nikotynę paląc, czy nawet paląc papierosa elektronicznego, w którym ta nikotyna się znajduje, no to mówimy o uzależnieniu od substancji. A tutaj mamy do czynienia z uzależnieniem od czynności. Takim uzależnieniem od czynności może być na przykład też uzależnienie od hazardu. Ktoś, kto jest hazardzistą i jest uzależniony od hazardu, zresztą to bardzo destrukcyjne i bardzo szybko niszczące uzależnienie, co pokazuje wiele badań, mimo że osoba, która jest uzależniona od hazardu, nie wprowadza substancji, tylko gra. Tak, gra w różnego rodzaju gry hazardowe, takie tradycyjne, na przykład na automatach, czy w jakieś zakłady internetowe, czy jakkolwiek inaczej. No i to jest nasz główny temat dzisiaj i myślę, że się warto tym zająć, no bo zobaczcie, każdy z nas jest internautą, właściwie trudno znaleźć, chociaż są też tacy ludzie w dzisiejszych czasach, którzy nie używają internetu i jest około 1%, nawet w populacji młodych ludzi, więc to też jest znaczące uproszczenie, jak mówimy tak naprawdę, każdy używa, to tak znowu nie jest. Natomiast rzeczywiście warto to poddać refleksji, bo używanie internetu jest czymś tak naturalnym, szczególnie dla kogoś, kto się urodził z internetem, czyli właściwie używał go, tak jak badania pokazują, że z roku na rok coraz większy odsetek tych najmłodszych dzieci już używa internetu i zaczyna się mówić o używaniu internetu przez 4-latków, 5-latków, tak? Czyli nie wszystkich, ale bardzo wielu, że można by powiedzieć, że jak ktoś tak od 5 roku życia używa internetu na przykład, to jest to tak naturalne dla niego, jest to tak naturalne dla niego jak oddychanie i nikt z nas nie zastanawia się na przykład wchodząc do pokoju, w tym pokoju jest powietrze, a ja oddycham, no bo nad czym się tu zastanawiać, to jest w zupełności sprawa naturalna. Natomiast są takie rzeczy, którymi mimo, że są oczywiste, no warto podjąć pewną refleksję, chwilę się zastanowić, chwilę o nich pomyśleć. Jedną z takich rzeczy jest, to postanowiliśmy dzisiaj z Wami zrobić, jedną z takich rzeczy jest zastanowienie się nad tym, w jaki sposób używamy internetu. Czy nam to robi dobrze, czy niedobrze, a może na przykład kompletnie nieświadomie albo niezauważalnie dla siebie poszliśmy w taką stronę, która powinna troszeczkę chociaż zaniepokoić, albo której powinniśmy się bardziej przyjrzeć, a może nawet powinniśmy dokonać jakichś zmian. I to będzie ten nasz główny temat dzisiaj, którym chcemy się zająć. No ja pomyślałem jeszcze o tym, że co prawda ci nastolatkowie, te dzieci, które zawsze były eksponowane na internet, mogą go traktować jak powietrze, że to jest coś, co zawsze z nami było, o tyle ich rodzice nie zawsze mają takie poczucie, że to jest coś jak powietrze, w tym sensie, że gdy ci rodzice byli dziećmi lub nastolatkami, tego internetu nie było. I często zdarza się, że rodzice mają przekonanie, uczucie, zgłaszają taki kłopot, że w ich ocenie ich dzieci używają tego internetu za dużo, albo siedzą zbyt długo na komórce, albo oglądają nieodpowiednie dla siebie treści w internecie, albo grają nie w takie gry, jak potrzeba. I często bronią naszego tego dziecka, nastolatka jest to, że przecież moi koledzy, moje koleżanki też tak mają, też oglądają, też grają, też siedzą na tych komórkach. Myślę, że żyjemy w czasach, w których trochę łatwo się pogubić, co jest taką, co można uznać za pewny zdrowy przejaw angażowania się w życie młodych ludzi zgodnie z tym, co jest dostępne, że są dostępne komórki, że jest dostępny internet bezprzewodowy, a w którym momencie zaczyna to już być czymś, w czym ci rodzice mają rację, że faktycznie za dużo tego jest. Nie wiem, czy da się postawić jakąś granicę? Da się i myślę, że to właśnie teraz spróbujemy zrobić. Znaczy pierwsze, na co chcę wskazać, to chciałbym wskazać, że bardzo wiele zmienił internet mobilny, który właściwie sprawił, że nosimy internet ze sobą. Całkiem inaczej jeszcze sprawy wyglądały nawet 10 lat temu, gdzie ten internet mobilny oczywiście już był, ale nie był głównym sposobem używania i wtedy sprawa bycia online
czyli kiedy byliśmy online? No kiedy się odwracaliśmy do komputera podłączonego wtyczką do ściany i wtedy ktoś mówił, teraz surfujesz w internecie i było jasne, kiedy to się skończy. No wtedy, kiedy zamknę ten komputer albo się odwrócę od niego, już wtedy będę offline. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy dysponujemy komórką w kieszeni, to właściwie trudno wyznaczyć tą granicę. No bo zobaczcie, kiedy biegnę na przykład w lesie z jakimkolwiek oprogramowaniem, które jednocześnie pokazuje mi trasę i mierzy tą trasę, mierzy mi czas, zapisuje i tak dalej, to na pewno jestem trochę online, bo gdybym nie był, to ta komórka by mi tego nie zapisywała, nie mógłbym w każdej chwili sprawdzić, jakie mam tempo, gdzie jestem, ile przebiegłem i tak dalej. No ale jestem też offline, no bo umówmy się, biegnę. Tak? Kiedy siedzę na ławce z kolegami i pokazuję im na Facebooku jakieś zdjęcia, które umieściłem, to oczywiście jestem online, no bo nie byłbym w stanie im tego pokazać, gdybym nie był online, no ale z drugiej strony siedzimy na ławce i otaczają mi koledzy, czyli jestem w tym samym czasie offline. Czyli nie mamy już w tym momencie takiego jasnego podziału, gdzie się kończy jedno, a zaczyna drugie. Więc kiedyś się mówiło, i to wiele osób może pamiętać, niektórzy mogą pamiętać, mówiło się tak jasno, że można być online albo offline. Właściwie teraz uzasadnione pytanie to jest pytanie, jak bardzo jestem online albo jak bardzo jestem offline. To całkiem inne pytanie. To nie jest pytanie, czy jestem tu, czy tu, tylko jak bardzo jestem gdzie. Czyli w jednym momencie. I czemu to jest problem? No właśnie. Problem nie jest nawet z czasem, bo zobaczcie, ktoś może być informatykiem i używać bardzo długo internetu do celów zawodowych, bo na przykład to jest jego zawód i wykonuje jakieś zlecenie i siedzi godzinami. Ktoś inny może być na przykład, nie wiem, fanem jakiegoś tematu, historii i na przykład bardzo długo przebywać w internecie, rozmawiając z innymi ludźmi o historii na jakiejś grupie, dyskutując, ustalając coś i robiąc. I też to może być całkowicie okej. Ale kiedy jest problem? No właśnie nie da się go zmierzyć po pierwsze tylko czasem i powiedzieć od tylu minut jest problem, albo od tylu godzin jest problem. Po pierwsze, te godziny jest trudno policzyć, bo jakbym was zapytał albo siebie, albo kogokolwiek w dzisiejszych czasach, ile godzin używał internetu wczoraj, to nawet na to pytanie jest trudno odpowiedzieć, bo pytanie, czy jak siedziałem na jakimś spotkaniu, a miałem włożony telefon z wibracją do kieszeni, no to mam liczyć to jako czas online, no w jaki sposób byłem, bo gdyby ktoś zadzwonił, czy wysłał informację, to by przyszło, ja bym na chwilę wyciągnął, tak, ten telefon. No to dobra, ale to nie jest to samo jak siedzenie z telefonem ekranowo, więc nawet to jest trudno powiedzieć nawet, co mamy zaliczyć teraz do tego czasu online. No na przykład ten bieg, na przykład dwugodzinny w lesie z tą komórką, z tym programem, który dokonywał zapisu tej trasy i tak dalej, to był czas online? Mam go zaliczyć? Jakby mnie ktoś zapytał, ile używałem, to mam wliczyć te 2 godziny, czy mam ich nie wliczać do używania internetu? No powinienem je wliczyć, nie? Czyli zobaczcie, bardzo się liczy to, co my robimy i w jaki sposób. Na przykład zobaczcie, z punktu widzenia tego, jak to na nas wpływa. To taki czas typowo ekranowy, gdzie na przykład bym grał jakąś gierkę, albo tam byle co oglądał w internecie, tak co mi się nawinie, byle co z nudów. To jest całkiem coś innego niż te same 2 godziny, na przykład, kiedy to tylko mi mierzy czas, a ja głównie biegnę. Czyli można by powiedzieć, że ten, który tak se siedział w tym fotelu i przeglądał różne rzeczy 2 godziny, to bym powiedział, 2 godziny siedziałem, a ten biegacz też by powiedział, że 2 godziny używał, bo 2 godziny biegł z tą aplikacją. No, ale z punktu widzenia tego, co oni doświadczyli przez te 2 ostatnie godziny, to oni mieli całkiem inne doświadczenia. No i ja bym mógł powiedzieć, 2 godziny to jest problem. No zależy dla kogo, nie? Może dla tego pierwszego tak, ale już dla tego drugiego raczej nie, tak? Czyli jakby zobaczcie, na pewno nie możecie sobie tego zmierzyć i powiedzieć, że ja wam teraz powiem taką tam skalę, od ilu do ilu jest ok minut, a od ilu do ilu godzin jest nie ok. No nie? I wy powiecie, o, ja się jeszcze mieszczę w tym limicie, na zielonym świetle, ja się jeszcze mieszczę w tym ok czasie, nie? Ja się jeszcze mieszczę w tym dobrym. A ty już, powiemy do kolegi, ty używasz już 2 godziny 5 minut, to ty już masz problem, bo ja używam tylko 1 godzina 55 minut, ja nie mam, ale ty masz, bo ty już przekroczyłeś tą granicę, no to tak się nie da powiedzieć. Czyli nie da się tego określić czasem. No to czym to da się określić? No to badacze, czyli ci ludzie, którzy diagnozują, szukają w ogóle, można powiedzieć, sposobu diagnozy, no bo zobaczcie,
Prawda jest taka, że gdyby to poszło bardzo w poważnie złą stronę, no to trzeba by się udać do specjalisty, tak jak pan doktor na przykład, albo psychologa, który na przykład zaniepokojeni rodzice, albo sami byście się zaniepokoili, byście przyszli. On by z wami rozmawiał o tym, jak używacie tego internetu i musiałby przyjąć jakieś kryteria też, nie? Żeby powiedzieć, o nie, ten chłopak czy ta dziewczyna to ma problem, nie? Czyli musiałby się czymś kierować, nie? Na pewno by się nie kierował tylko tym, żebyście mu podali, ile czasu używaliście wczoraj, a on by powiedział, o, to już wiadomo wszystko. To tak? No nie, tak by nie powiedział. Czyli musiałby mieć jakieś kryteria. Teraz jakie to są kryteria? No to są kryteria związane z tym, jak bardzo używanie internetu staje się, to się nawet tak nazywa, problematyczne. Na przykład właściwie w tych klasyfikacjach obecnych naukowych nie mówi się tak typowo o uzależnieniu, bo tam jednak są różnice, są podobieństwa pewne, ale są różnice, tylko mówi się o tak zwanym problematycznym używaniu internetu, że jest problem. Zobaczcie, sama ta nazwa, problematyczne używanie internetu, czyli takie, które niesie problemy. Jakie problemy? No, bardzo różne. Na przykład problemy związane z tym, jak my funkcjonujemy. A jakie to mogą być problemy? No na przykład takie problemy, że żeby wykonać pewne sprawy, które są dla nas ważne w życiu. A co to może być? To może być nauka. Jeżeli pracujecie gdzieś dodatkowo, to może być praca. To mogą być pewne obowiązki domowe, to mogą być nawet pewne rzeczy związane na przykład ze swoimi zainteresowaniami, że coś trenujemy i musimy być ileś razy na treningu, nie? Albo na przykład coś przygotować w związku z naszą działalnością, nie wiem, w wolontariacie, albo naszą działalnością w jakikolwiek, nie wiem, w jakimś klubie, w harcerstwie, w czymkolwiek chcecie. Nie? I nagle się może okazać, że używamy internetu w taki sposób, że te rzeczy przestają nam regularnie się udawać. No, miałem się nauczyć do sprawdzianu, ale grałem czy surfowałem w internecie i nagle już byłem tak śpiący, że już poszedłem spać i przyszedłem kompletnie nienauczony. A, każdemu się może zdarzyć, tak? Ale jak to się staje regułą i akurat tym, co nie dało mi możliwości uczenia się, było używanie internetu, no to już może być problem, nie? Albo miałem coś jutro ważnego robić, potrzebowałem się wyspać. Ale nie miałem czasu, no bo używałem internetu, bo grałem czy coś robiłem i spałem tylko 3 godziny. No nie? I tą rzecz, którą miałem robić następnego dnia, do której potrzebowałem być wypoczęty, no to nie byłem, bo nie było czasu pospać, tak? Albo na przykład w pewnym momencie mogę też kompletnie stracić kontrolę nad tym, co robię, co mam na myśli, tak? No, nie wiem, coś takiego, że potrzebuję, dzisiaj mam, nie wiem, 5 godzin czasu do snu. No potrzebuję 3 godziny na wykonanie czegoś, co sobie zaplanowałem. No ale jak zacząłem surfować, no to się nagle okazało, że planowałem, że tylko coś sprawdzę, tak? Albo tam porobię rzeczy w jakiś krótki czas. A nagle się okazało, że po prostu minęło to 5 godzin. Ja nawet nie wiem kiedy, tak, bo tego nie planowałem. Czyli w pewnym momencie straciłem kontrolę, zapomniałem w ogóle. Właściwie tak się mówi na przykład w uzależnieniach tych od substancji, że ktoś no, chciał się napić szklankę alkoholu, tak, a upił się kompletnie, tak, na przykład, choć tego nie planował. Tak. Czy ktoś mówił, będę palił jednego papierosa w tygodniu, a nagle jak go zapalił, to się okazywało, że za 3 godziny już miał paczkę wypaloną, tak? A to miał być tylko jeden papieros tego dnia. Czyli to taki brak kontroli się może pojawiać na przykład nad tym, co robimy, tak mówiąc praktycznie, to możemy zauważać. Ale powiem wam, że bardzo takim wiarygodnym czynnikiem jest to, że inni ludzie nas obserwują, bo my często sami do siebie, jak coś robimy, to sobie wytłumaczymy, że jest wszystko okej, że prawda. Tak działa nasza głowa, żeby sobie zawsze udowodnić czy uzasadnić, że my to robimy dobrze. Człowiek się wtedy dobrze czuje, no robię dobrze, więc nie mam wyrzutów, tak, i mam dobry humor, i jestem zadowolony z siebie i tak dalej. Ale bardzo często się może zdarzyć tak, że ktoś nam będzie robił wyrzuty, tak, na przykład nagminnie nasi rodzice, na przykład prosiłem cię o to, a ty ciągle siedzisz przed komputerem, miałeś wynieść śmieci, wynosisz je 2 dni, tak? Bo nie zdążyłeś odejść od komputera, tak? Albo dziewczyna mówi, wiesz co, no to jest przesada, że na przykład ty siedzisz ze mną i na przykład ciągle grzebiesz w komórce, no nie? A ja bym tu chciała pobyć z tobą, czy chłopak mówi porozmawiać, a ty, prawda, cały czas robisz coś innego. To jest też bardzo ciekawe, tak? Kiedy zaczynamy zauważać, że nawet nam, że tak powiem,
ironicznie nie przeszkadza obecność innych ludzi, którzy są dla nas ważni i nawet będąc z nimi, nie jesteśmy z nimi, bo robimy coś innego, nie? Kiedy ewidentnie wiemy, że ktoś jest koło nas i potrzebuje tego kontaktu z nami czy rozmowy, a my jesteśmy gdzieś tam zawieszeni w czymś innym. I myślę, że to jest też dość dobry znak, że zaczynamy słyszeć pretensje od innych ludzi. No bo oczywiście możemy to zignorować i powiedzieć, a co mi tu trujecie, a daj sobie spokój, a przestań, tak i tak dalej, i tak dalej. Tylko widzicie, jeżeli to jest, tych innych ludzi jest sporo i oni mówią o tym dużo i często, to rozsądne by było przynajmniej próbować zastanowić się, czy w jakimś stopniu oni mają racji w takim momencie, czy w takiej sytuacji, nie? Że to miałoby jakiś sens, prawda? Więc można zrobić w ten sposób. I teraz tak rzeczywiście nasze spotkanie nie jest za długie, więc pewnie musimy teraz trochę odpłynąć w praktykę. Więc jeżeli się na przykład zastanawiacie, czemu się warto przyjrzeć, nie? Bo tak sobie postanowiliśmy wcześniej, dyskutując o tym, jak chcemy to też, tą ostatnią część tego spotkania, co chcemy, to chcemy powiedzieć trochę rzeczy praktycznych. Ja myślę, że chyba najbardziej istotne jest przyjęcie pewnych zasad, ale nie takich, które ktoś nam narzuci, tylko przyjęcie pewnych takich zasad, które nam uporządkują to używanie internetu. Bo to jest, wiecie co, to tak naprawdę się sprowadza wszystko do pytania, czy mamy taką sytuację, w której my używamy internetu, czy taką sytuację, w której internet używa nas. Znaczy, kto tu kogo kontroluje tak naprawdę, tak? Kto tu jest, czy ogon kręci psem, czy pies kręci ogonem, nie? Dopóki to my używamy internetu, to jest wszystko okej, nie? Ale jak już zaczyna być sytuacja taka, że właściwie samo używanie tak nam komplikuje i zmienia życie i to nie w tą stronę, co byśmy chcieli, no to warto powiedzieć, no warto to zmienić. Teraz można by oczywiście wielkie opowieści tutaj opowiadać, ale tak naprawdę to się składa z małych, codziennych rzeczy, nie? I jakbym miał powiedzieć, podsumowując to nasze spotkanie, czy tak powiedzieć coś takiego, co się może przydać w praktyce, to jestem przekonany, że warto przyjąć różne takie małe, ale jednoznaczne zasady. Na przykład zasadę nieużywania internetu w czasie posiłków, nieważne z kim się je. Posiłki zawsze były ważne dla ludzi. Jesteśmy z innymi, jest nam blisko. W literaturze, zobaczcie, znajdziecie wieczerze, spotkanie i tak dalej. To były zawsze miejsca, gdzie się ludzie spotykali. Jak ludzie razem jedzą, to są ze sobą. No, jeżeli ludzie razem jedzą, a każdy z nich jest w swoim ekranie, to nie są ze sobą. No to jak chcemy być z innymi ludźmi, no to warto przyjąć zasadę jem z kimś. Nie ma komórki, nie musi być nawet na stole, tak? Może być wyłączona i tak dalej. Znam nawet takie osoby, które kładą te komórki sobie na kubkę taką i mówią, za obiad płaci ten, kto pierwszy sięgnie po komórkę. Zawsze ktoś płaci, nie? Tak? Bo nie dał rady, no nie? Ale gdzieś, gdzie to się dzieje, tak? Ale nawet jeżeli tak nie robicie, to warto to przyjąć samemu dla siebie, czyli być razem ze sobą w czasie posiłku, kiedy czujemy, że rozmawiamy, że jesteśmy razem. I to jest zasada sensowna i bardzo dobra. Druga jest taka, żeby naprawdę nie surfować w internecie, chyba że chcemy komuś coś pokazać, czy zademonstrować, czy gdzieś sięgnąć do czegoś, co chcemy zacytować w rozmowie, ale właściwie nie używać internetu wtedy, kiedy z kimś rozmawiamy na poważnie. Na pewno znaleźliście się w sytuacjach, jestem pewny, że większość z was, w dwie strony, czyli zarówno się znaleźliście w sytuacji, gdzie używaliście internetu rozmawiając z kimś i pewnie jakbyście szczerze z nim pogadali, to on by powiedział, no nie czułem się najlepiej, ale ja proponuję, bo najłatwiej i bliższa koszula ciału, spróbujcie sobie przypomnieć sytuację odwrotną. Kiedy zależało wam, żeby komuś coś powiedzieć, żeby, nie wiem, opowiedzieć o tym, co wam się wydarzyło, jakieś uczucia, o czymś, a to kto inny był tak przykuty do komórki. Czy to było takie uczucie, że mieliście poczucie, że jesteście ważni dla tego człowieka, albo mieliście poczucie, że jemu w ogóle warto coś opowiadać? No bo można by powiedzieć, że bardzo szybko jakby nasze odczucie jest takie, dla niego są ważniejsze inne sprawy, no nie? Skoro ja tutaj serce na dłoni opowiadam, co mi się wydarzyło, a on w tym czasie otwórnął, tak? I znajduje się w swoich sprawach, w swojej komórce. Znaczy inaczej, jeżeli sobie przypomnieliście taką sytuację i ona nie była dobra, no to zakładam, że dla ludzi, którzy są dla was ważni, no chcecie, żeby oni się dobrze czuli. No to jak nie chcecie komuś fundować takich rzeczy, no to przyjmijcie zasadę, że sięgniecie po komórkę, jak już powiecie mu cześć, czy do widzenia, tak? I już przestaniecie rozmawiać. No to mi się wydaje być drugim taką sensowną rzeczą. Ważna rzecz, że są takie w ogóle momenty, w których będziecie sami, nie? Na przykład samemu jem. Albo, no nie wiem, banalna, ale życiowa sprawa. Idę do toalety, tak? No teoretycznie nie mam wtedy tego drugiego człowieka. Ale teraz czy warto, czy nie warto? No okazuje się, że warto.
że warto mieć te momenty, w których damy odpocząć głowie, w której robimy jakąś taką normalną czynność, bym powiedział, nietechnologiczną i jesteśmy całkowicie z tą czynnością, tak? Zwróćcie też uwagę, że my sobie ograniczamy możliwości przeżywania pewnych rzeczy. Są na przykład ludzie, którzy wszystko od koncertu po zachód słońca oglądają od razu przez komórkę. Czyli na przykład byłeś na koncercie i ja go cały czas filmowałem, bo go nadawałem, albo go nagrywałem, tak? Albo od razu jak przyszedłem na plażę i był zachód słońca, to sobie nie posiedziałem 10 minut, tylko od razu zacząłem robić zdjęcia, nie? To powstaje pytanie, czy ja naprawdę mam do czynienia z tym zachodem słońca, czy mam do czynienia z zachodem słońca przetworzonym przez technologię, nie? Na przykład jak z wielu osobą, z którymi rozmawiałem, którym to doradziłem, to one zaczęły mówić, że to w ogóle jak się przyjmie taką zasadę, że się przynajmniej nim się coś sfotografuje, to się pobędzie z tym przez chwilę bez fotografii czy bez filmu, one mówią, to w ogóle jest odkrycie, że to jest w ogóle inny odbiór rzeczywistości. No to na przykład nagle się może okazać, że jak przyjmiecie taką zasadę, że warto najpierw przez dłuższy czas poobcować z czymś bez komórki, a ewentualnie dopiero potem to udokumentować, to nagle się okazuje, że ludzie mówią, że to jest w ogóle inny koncert, albo że to jest w ogóle inny zachód słońca, albo że to jest inne siedzenie na polanie na pieńku, albo to jest inne, albo przychodzą ludzie na przykład w górach, to nieraz obserwowałem na szczyt i nie mają chwili poczucia, że dokonali tego wysiłku, że są na szczycie i pooglądania tego, co widać z tego szczytu, tylko od razu to dokumentują, nie? Od razu, w tym samym momencie. Bo to można zrobić, to ma sens, bo to jest pamiątka, to można chcieć komuś pokazać i tak dalej. Ale jest pytanie, czy my w ogóle sobie dajemy szansę na poobcowanie, pobycie z tym obiektem bez technologii, no nie? Czy nie poprzez technologię? No to jest ciekawe, prawda? I to doradzam. I myślę, że tak na szybko to jest to. Oczywiście jak sprawy zajdą dalej, że zaczniemy mieć na przykład poczucie, że okej, zauważyliśmy to wszystko, ale jesteśmy już w takim stanie, czy tak funkcjonujemy, że nas przerasta, żeby sobie z tym poradzić, to zawsze wtedy warto sięgnąć po pomoc specjalistyczną, się kogoś poradzić, czy to terapeutę uzależnień, czy psychologa, czy nawet psychiatra, kiedy szczególnie to się jeszcze wiąże z innymi problemami, które mamy. Natomiast wiecie, większość z Was, bo to badania pokazują, że takich osób, które wykazują wszystkie poważne symptomy problematycznego używania internetu jest kilka procent. To wszystkie badania pokazują, największe europejskie. W każdym kraju zresztą jest podobnie. Jest kilkanaście procent takich osób z pogranicza problemu. I myślę, że tu warto wyczuć, lepiej być z pogranicza problemu i wyłapać, że coś się dzieje, niż czekać, aż znajdę się w tym problemie bardzo głęboko. Ale też właściwie każdy użytkownik gdzieś może wejść w tą sferę. Czyli no, pewna taka świadomość, ale to też chodzi właściwie o to, żeby trochę wyjść z siebie i stanąć obok, tak? I temu chyba najbardziej służy to spotkanie, żebyśmy tak chwilę się po prostu zastanowili nad czymś, na czym wiele osób uważa, że się nie warto zastanawiać, a myśmy Was tu dzisiaj wspólnie z panem doktorem próbowali przekonać, czy chcieli Was namówić, dlatego że po prostu warto, że taka autorefleksja, tak? Już starożytni mówili, poznaj samego siebie i my jesteśmy przekonani, że taka autorefleksja akurat w tym kawałku, o którym tutaj opowiadaliśmy, by była czymś takim bardzo potrzebnym i bardzo dobrym dla zdrowia psychicznego, dlatego żeby się dobrze czuć też na dłuższą metę. Ja pomyślałem, że tak idąc jeszcze za głosem pana profesora, że ta kwestia uzależnienia od internetu, od gier komputerowych, czy globalnie jakoś uzależnienia behawioralnego, ono chyba trochę weszło w taki też rodzaj dyskursu czy jakiejś rozmowy i często ludzie używają takich sformułowań, że ty to już jesteś uzależniony od internetu. To ja często słyszę słowa rodziców, którzy tak mówią do swoich dzieci, że ty to już jesteś chyba uzależniony i trzeba cię na odwyk dać. I bardzo mi się spodobało ta profesora, to ta myśl, że to nie chodzi o to, żeby, tak to odebrałem, nie chodzi o to, żebyśmy się nazywali od razu uzależnionym, tylko żebyśmy poddali trochę refleksji ten nasz sposób bycia z internetem, na ile on jest dla nas przydatny, a na ile on jest dla nas kłopotliwy. I niekoniecznie chodzi o to, że mamy ferować takimi jakimiś już diagnozami, wyrokami czy oskarżeniami, że ktoś już jest uzależniony i trzeba kogoś tutaj na jakieś do karetki i na odwyk, prawda? No to jest właśnie świetnie ujęte, to właśnie o takie coś chodzi. Zresztą podejrzewam, że wiem, że większość z nas oglądających, no to nie ma problemów z takim bardzo nasilonym, tak, problematycznym używaniem
internetu, tylko raczej no, mogą to być rzeczy, które warto, nie wiem, skorygować, trochę zmodyfikować. No zobaczcie, te proste takie, nie wiem, rzeczy, do których was namawiam, ale to też nie namawiam dlatego, że tak my mówimy jako specjaliści, tylko ja namawiam was, o widzicie, no, nawet eksperymentu, nie? Spróbujcie te rzeczy, które myśmy powiedzieli, wdrożyć i na przykład na miesiąc, na zasadzie, czy będzie wam lepiej. Jak odkryjecie, że wam jest lepiej, to róbcie dalej. Jak się okaże, że my nie mamy racji, czyli na przykład mówiąc to, doradzamy wam źle, no to przecież zawsze można wrócić i powiedzieć, to są bezsensowne rady, czy bezsensowne pomysły, ja nie chcę ich słuchać. Ale taki eksperyment jest warty zrobienia, tak? Taki eksperyment, czy to jest coś, co przyniesie korzyści, czy jeżeli ja to zrobię, to ja będę miał poczucie, że na przykład lepiej mi się rozmawia z innymi, to są głębsze rozmowy. Mam poczucie, że rozmawiamy o poważniejszych sprawach, tak? Mam poczucie, że jesteśmy bliżej ze sobą, na przykład wtedy, kiedy gdzieś nie wpychamy między siebie technologii tam, gdzie ona jest niepotrzebna, tak? Albo mam właśnie poczucie, że moje doświadczanie różnego rodzaju rzeczy, przyrody, różnych innych sytuacji, sztuki i tak dalej jest głębsze, tak? Kiedy nie jest od razu dokumentowane i tak dalej. Jeżeli na przykład będziecie mieć takie poczucie, tak szczerze mówiąc, nikt was nie będzie musiał namawiać do tego, żebyście kontynuowali, tylko to się stanie w naturalny sposób. Taka praktyka wręcz jakiegoś uważnego bycia z ludźmi i uważnego bycia z przyrodą, niekoniecznie poprzez technologię. O, panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że na tym możemy to spotkanie zakończyć. Było mi niezwykle miło pana profesora gościć z nami. Cieszę się ogromnie, że pan profesor przyjął zaproszenie. Przypomnę tylko, że to był webinar w ramach naszej akcji Ej, wszystko OK, prowadzonej przez Fundację OSI i Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkania i do zobaczenia. Bardzo mi było miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że mam nadzieję, że udało nam się pokazać, że temat jest warty tego, żeby się chwilę nad nim zatrzymać, ale też warty, żeby, no właśnie, coś takiego w codziennym życiu się stało w tym obszarze, a nie tylko, żeby się dowiedzieć paru może ciekawych rzeczy czy ciekawych spraw. Bardzo za to spotkanie dziękuję. Ja również.